cała poprzednia seria filmów poświęcona była napięciu nici, też liny, czy innego takiego rozciągłego obiektu łączącego dwa jakieś ciała. I ona przygotowała nas do rozpoczęcia nowego działu, czyli do rozwiązywania zadań z układami mas połączonych linkami przerzuconymi przez bloczki. Zróbmy sobie teraz ładny rysunek. O, to jest rysunek przedstawiający nasze zadanie. Mamy dwie masy. Niech będzie na koniec sobie będziemy wstawiać dane. Tu niech masa M1 niech wynosi 3 kg, a masa M2 5 kg. I dane mamy również przyspieszenie ziemskie, którego wartość wynosi 9,81 metra na sekundę kwadrat. Ale to są dane liczbowe, które sobie wstawimy na koniec. Natomiast problem jest taki, że mamy dwie masy umiejscowione w taki sposób, że ta jedna masa M2 leży na poziomej powierzchni, masa M1 wisi, są połączone sznurkiem przerzuconym przez bloczek. Co to jest bloczek? Bloczki będą występować w całej tej serii jako jeden z głównych aktorów, więc sobie pomówmy chwilę o bloczku. Tak, jest to taki, jakby tak na żywo zobaczyć bloczek, to jest to taki wałek z takim jakby rowkiem, o, coś takiego, który może się obracać. Idealny bloczek jest bardzo leciutki, w każdym razie w taki sposób, że jego masa jest zaniedbywalna w porównaniu z masami przedmiotów, które biorą udział w naszej sytuacji fizycznej. Jest bardzo lekki, swobodnie się obraca, bez żadnego oporu. I jego zadanie jest takie, że jeśli spojrzymy, no tak jak tutaj na rysunku, na sznurek przerzucony przez taki bloczek, można przerzucić tak, można sobie wyobrazić sytuację też, że jest przerzucone jakoś pod kątem, albo w taki sposób można zawiesić również na różne sposoby. W każdym razie taki bloczek, jeśli ten sznurek jest napięty, tak, ma jakieś napięcie, normalnie tak jak pamiętamy z ostatniego filmu na temat napięcia nici, gdzie mieliśmy takie zadanie, gdzie na poziomej powierzchni leżały dwa przedmioty połączone sznurkiem. Pamiętamy, że napięcia tutaj sznurka, które działały na nasze elementy, były zwrócone w taki sposób i co do wartości były równe, tak? Tutaj wartość tego wynosiła jakieś tam T i wartość tego też wynosiła T, to jeśli mamy bloczek, narysujmy sobie, wyobraźmy sobie, że mamy tutaj bloczek, że wieszamy ten układ, powiedzmy tak, na bloczku, to możemy wówczas w przypadku takiego idealnego bloczka, możemy być pewni, że jeśli umieścimy to w ten sposób, tak, przerzucimy przez bloczek w taki sposób, że tu ten kierunek się zmieni, to cały czas ta siła napięcia będzie miała tę samą wartość. Na tej właśnie zasadzie działa bloczek. Oczywiście jest to pewna idealizacja, która pomija masę i moment bezładności bloczka. O momencie bezładności jeszcze nie mówiliśmy, ale jest to coś takiego analogicznego do, tak jak coś, co gra rolę, taką jak masa w ruchu postępowym, taką moment bezwładności rolę odgrywa w ruchu obrotowym. O ruchu obrotowym jeszcze tak naprawdę nie mówiliśmy, więc to wszystko w przyszłości, ale w każdym razie taki idealny bloczek jest w stanie bez żadnych strat taką siłę napięcia właśnie przerzucić na inny kierunek. Dobrze, więc wiemy już, jak działa bloczek. Tutaj wiszą te dwie masy. I wiemy, w związku z tym, że wiemy już, jak działa bloczek, to wiemy, że jak ten sznurek jest napięty, to tutaj działa siła o wartości T, tak? Niech to będzie T1. Sobie spiszemy, że to jest T razy, jakaś tam wartość T razy wersorek, wersor w kierunku Y. Przypominam, wersory, jeśli układ współrzędnych sobie ustalimy taki, to wersory to są takie jednostkowe wektorki w kierunkach poszczególnych osi, EX jest tak, a EY jest tak, ich długości wynoszą 1 i te wersory są takie wygodne do zapisywania różnych wektorów, wartość razy wersor w kierunku wektora i z tego już korzystaliśmy niejednokrotnie. I podobnie tutaj na tę masę również działa siła w taki sposób, siła T2, oznaczenia są inne, bo to nie jest ta sama siła, po prostu ma tę samą wartość w kierunku X, w taki sposób. I teraz pytanie, ile wynoszą przyspieszenia poszczególnych mas? Tutaj zdrowy rozsądek podpowiada, że jeśli w ten sposób powiesimy, to siła grawitacji będzie ściągać w dół ten ciężarek, natomiast on będzie ciągnął za sobą ten drugi, więc możemy sobie od razu zapisać w taki sposób,
Tutaj A1 i A2 to są nasze szukane. I od razu tutaj zakładamy, spodziewamy się, że wartość tego przyspieszenia będzie ujemna, ponieważ jest ono zwrócone w dół. Z kolei w przypadku masy M2, że ten wektor A2 to jest składowa w kierunku X, ponieważ tylko w kierunku X cokolwiek się będzie działo, tylko w kierunku poziomym, razy wersor w kierunku AX. I tutaj, ponieważ będzie ciągnięty w prawo, no to ta składowa ma wartość dodatnią. Dobrze. I teraz od razu powiem Ci, że takie zadanie i w ogóle tego typu zadania można rozwiązywać zasadniczo na dwa sposoby. Jeden z nich jest, powiedzmy, nazwijmy go trudny, a drugi jest łatwy. Te nazwy są być może troszeczkę na wyrost, ponieważ trudny sposób, który pokażę Ci jako pierwszy, wcale nie jest aż taki trudny, tylko po prostu jest taki, może się wydawać troszeczkę na piechotę. Natomiast łatwy sposób jest po prostu taki trikowy, jest tu pewien trik i żeby zrozumieć, dlaczego ten trik jest poprawny, dlaczego on działa, trzeba najpierw dobrze rozumieć takie rozwiązanie staranne, takie rozwiązanie na piechotę, dlatego zaczniemy od tak zwanego sposobu trudnego. Chociaż od razu zaznaczam, że trudny on nie jest, tylko po prostu wymaga trochę większej liczby kroków do wykonania. Dobrze, zacznijmy. Zacznijmy od tej masy, która leży tutaj poziomo. Dla każdej z mas będziemy używać oczywiście drugiej zasady dynamiki Newtona, która mówi, że przyspieszenie ciała jest równe sumie sił działających na to ciało podzielonej przez jego masę. To jest równanie wektorowe, prawdziwe w każdym kierunku. Zobaczmy więc, co się dzieje z tą masą M2. Jakie siły na nią działają? Narysujmy ją sobie tak, część tylko tego układu. Co tutaj mamy? W kierunku Y, ponieważ ta masa leży sobie na sztywnym podłożu, ach, tutaj jeszcze dodajmy, że tarcie nie występuje, tarcie jest równe 0, tak, idealnie gładka powierzchnia, idealnie gładko się porusza masa po powierzchni, tak? A więc możemy powiedzieć tak, na masę M2 co działa? Działa w dół, tutaj działa siła grawitacji oczywiście, natomiast stół jest sztywny, stół jest sprężysty, podtrzymuje tę masę w taki sposób, że nie pozwala jej się zapadać, a wobec tego wnioskujemy, że równoważyć tę siłę musi siła reakcji podłoża. Wobec tego w kierunku Y nic ciekawego, siły zrównoważone, natomiast w kierunku X, ponieważ tarcie wynosi 0, tak, tutaj, to jedyną tak naprawdę siłą, jaka działa, jest siła napięcia sznurka. Wobec tego dla masy M2 możemy zapisać następujące równanie. Najpierw wektorowo, wszystkie siły, jakie działają, ale tak, wiemy, że to w kierunku Y wynosi 0, te siły się równoważą, natomiast tak pozostaje nam już tylko w kierunku X, A2X razy ten wersor EX, to jest wartość siły napięcia nici razy ten wersorek EX przez masę M2, czyli tak naprawdę te wersorki możemy opuścić. O, i mamy równanie następujące. Tak? Dobrze, ale tutaj jest problem, bo mamy jedno równanie, a niewiadome są dwie, bo nie znamy ani wartości siły napięcia nici, ani wartości przyspieszenia. Co robić wobec tego? No tutaj mieliśmy jeszcze te siły wzdłuż kierunku Y, ale tutaj to nam nic nie daje, no bo wiemy, że po prostu siła grawitacji jest równoważona przez tę siłę reakcji podłoża i tutaj nic nam to nie wnosi do żadnych nowych danych, do tego równania. Co możemy więc zrobić? No możemy spojrzeć na drugą masę. Spójrzmy na drugą masę, co na nią działa. Czyli tutaj tak ponumerowałam, ale na masę numer 1. Tutaj z bloczkiem już wiemy, co się dzieje, więc sobie tutaj te informacje o bloczku możemy ukryć. Tak, przechodzimy teraz stąd tutaj, więc mamy tę masę numer 1. Znowu rysujemy sobie tylko kawałeczek układu. I co na nią działa? No na nią działa oczywiście siła grawitacji oraz do góry siła napięcia nici. Tak? Czyli mamy A1. To jest ta siła napięcia nici plus siła grawitacji. To wszystko podzielone przez masę M1. Tak? Tak wektorowo. A jeśli sobie zapiszemy, tutaj wszystko jest w kierunku X, nic nie działa, żadne siły nie działają na tę masę, więc możemy sobie napisać A1Y
A1Y to się równa ze znakiem plus ta wartość siły napięcia. Tutaj oczywiście wszystko ma wersorek EY, ale nie piszmy tego już. Natomiast siła grawitacji działa w dół, więc tu występuje ze znakiem minus i to wszystko przez M1. Możemy to napisać również tak, że siła, że przyspieszenie A1Y to jest ta siła napięcia przez M1, a tutaj mamy M1 razy przyspieszenie ziemskie przez M1, czyli tu minus po prostu przyspieszenie ziemskie. Wymiary się zgadzają, po tej stronie jest przyspieszenie, po tej jest siła przez masę, czyli też przyspieszenie i tutaj jest przyspieszenie. Wszystko w porządku. To jest nasze drugie równanie. Jeśli teraz zestawimy je sobie razem, o, no to co widzimy? Niestety widzimy, że mamy problem, bo mamy dwa równania i trzy niewiadome. Dwa przyspieszenia i siłę napięcia nici, wartość siły napięcia nici. Co możemy zrobić? No możemy wyeliminować, ponieważ nikt nas tutaj nie pytał o siłę napięcia nici, to możemy ją wyeliminować z równań. Na przykład z pierwszego równania możemy powiedzieć, że wartość siły T to jest M2 masa drugiego ciała razy wartość przyspieszenia. Dobrze, wstawmy to z pierwszego równania do drugiego, to dostaniemy wtedy, dobrze, piszmy dalej może, dobra, tutaj, że A1Y to jest M2 A2X przez M1 minus przyspieszenie ziemskie, tak? Czy to nam coś pomaga? No wciąż, teraz zostaliśmy już tylko z jednym równaniem, bo jedno wykorzystaliśmy, a wciąż mamy dwie niewiadome i nie wiemy nic więcej. No i co można zrobić? No teraz, uwaga, teraz najważniejsza sprawa. Jaki jest związek między przyspieszeniami, między wartościami przyspieszeń A1Y i A2X? Zobaczmy na rysunek. I teraz jest kluczowa rzecz. Zauważ, że jeśli powiedzmy ta masa przesunie się, opuści się o jakieś tam delta x, tak? Powiedzmy ileś tam centymetrów, tak? Znajdzie się o tutaj, no to wtedy nie ma wyjścia. Ta masa też musi się przesunąć o tyle samo, prawda? Bo inaczej zabraknie tutaj tego sznurka. Tak jakby to przesunięcie konsumuje ileś tam delta x centymetrów tego sznureczka, który łączy obydwa obiekty, i teraz, żeby sznurek się nie zerwał, ani nie rozciągał, zakładamy, że on się ani nie zrywa, ani się nie rozciąga, to również ten obiekt musi się przesunąć w tym samym czasie o dokładnie tyle samo, również o delta x, tak? Ten się przesunął o delta x i ten się przesunął o delta x. I to w tym samym czasie. Co to oznacza? Jeśli w tym samym czasie jest to samo przesunięcie, to oznacza, że i prędkości muszą być te same. A skoro prędkości muszą być zawsze takie same, to również zmiany prędkości w czasie muszą być takie same, a więc i przyspieszenia muszą być takie same. Każdy ruch postępowy, powiedzmy tego, na przykład tej masy M1, wymusza dokładnie takie samo przesunięcie masy M2, tak? Bo konsumuje, bo zabiera sznurek. Jeśli by się ta masa przesuwała o więcej, to sznurek by się rozluźniał, a chcemy, żeby cały czas był napięty. Jeśli się przesunie o mniej, to oznacza, że albo sznurek się rozciągnął, albo się zerwał. A te przypadki nas nie interesują. W związku z tym dochodzimy do tego, że przesunięcia w jednostce czasu, a więc prędkości i zmiany prędkości w jednostce czasu, a więc przyspieszenia, muszą być takie same dla obydwu co do wartości, bo kierunek, widzimy, jest różny. Tutaj jest w prawo, a tutaj jest w dół. Tak? Ale to wynika wszystko z tego, że one są połączone sznurkiem i że zakładamy, że sznurek się nie rozciąga, nie zrywa i nie rozluźnia. Jeśli ten punkt jest dla Ciebie wątpliwy, a zaznaczam, że jest najważniejszy, jest kluczowy dla tego typu zadań, to może zatrzymaj film na chwilę, pomyśl nad tym, bo warto się w to jakoś tak wmyśleć i przekonać swój umysł o tym, że to właśnie tak jest, że to tak musi być, że w tym przypadku wartości przyspieszenia A1Y i A2X muszą być równe, przy czym przesunięcie masy M1 w dół, czyli w kierunku ujemnym,
generuje przesunięcie masy M2 w prawo, czyli w kierunku dodatnim. Wobec tego relacja jest taka, więc sobie nazwijmy to jakieś tam A, przyspieszenie takie, które jest w układzie. I wstawmy to, o, to jest najważniejsza sprawa. I pamiętajmy o tym, kiedy znowu będziemy rozwiązywać inne zadania również z obiektami połączonymi sznurkiem, to tak zawsze będzie. Trzeba oczywiście uważać na znaki. Natomiast co do wartości, obiekty połączone sznurkami mają takie same, mają równe przyspieszenia. Pamiętajmy o tym. I wstawmy teraz na koniec, wstawmy do równania. Tutaj A1Y to jest minus to nasze A, które sobie tu wprowadziliśmy, to przyspieszenie. I ono jest równe M2 przez M1 razy A2X, czyli razy to A minus G. Dobrze, dodajmy do obu stron G plus A. To co dostaniemy? Tutaj po tej stronie będzie przyspieszenie ziemskie G, a po tej stronie M2 przez M1 razy A plus A, czyli M2 przez M1 plus 1. To jest stosunek mas, to jest liczba bezwymiarowa, więc spokojnie można do niej dodać 1, wszystko się zgadza, razy to nasze przyspieszenie A, czyli sobie zamieńmy stronami, tak? A razy tutaj M2 plus M1 przez plus 1 przez M1 plus 1, to jest sprowadźmy do wspólnego mianownika M1 z M2 plus M1, to się równa przyspieszenie ziemskie, a wobec tego przyspieszenie to jest M1 przez M1 plus M2 razy przyspieszenie ziemskie, co do wartości. To jest nasz wynik. Często w tego typu zadaniach elegancko jest zostawić wynik w postaci właśnie jak przyspieszenie, że przyspieszenie to jest jakiś tam ułamek, jakaś tam liczba razy przyspieszenie ziemskie, albo można policzyć również na kalkulatorze, można wstawić daną liczbową, policzyć ile to jest dokładnie. W naszym przypadku tutaj A2X to jest właśnie to A, czyli M1 przez M1 plus M2 razy G. To jest, gdy wstawimy dane, to tutaj mieliśmy M1 to są 3 kg, a M2 to jest 5 kg, więc tutaj mamy 3, a tutaj mamy 8, tu kilogramy i tu kilogramy się skracają, od razu to jest ułamek, to jest liczba po prostu, razy przyspieszenie ziemskie, to się równa, policzmy sobie na kalkulatorze, 3 razy 9,81, 29,43 podzielić przez 8, 3,68, tak w przybliżeniu, metra na sekundę kwadrat. No a A1Y to jest minus, tak, wartość tej składowej jest ujemna, ponieważ przyspieszenie jest skierowane w dół i to się równa minus 3,68 metra na sekundę kwadrat. Dobrze, rozwiązaliśmy. No i znamy już rozwiązanie, wiemy, jak tym sposobem otrzymać wynik. To był sposób trudny, tak zwany trudny, po prostu na piechotę taki staranny, naokoło troszeczkę. Natomiast teraz zobaczymy, w kolejnym filmie zobaczymy sposób łatwy, który tak naprawdę polega na pewnym triku.